Ej dziewczyny! Cześć dziewczyny! Dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda. Jest dzisiaj ze mną Maja. Jest dzisiaj ze mną Ola. Ej dziewczyny! Ej dziewczyny! Cześć dziewczyny! W dzisiejszym odcinku będę rozmawiać z niesamowicie charyzmatyczną i hipnotyzującą głosem dziewczyną, Mają z zespołu Kwiaty. Cześć Maja! Cześć, cześć Ola, cześć wszyscy. Maja, zaprosiłam Cię, też no, ja uwielbiam muzykę, wszyscy, którzy mnie znają, to wiedzą, że muzyka jest nieodłącznym elementem mojego życia i ja po prostu nie rozstaję się ze słuchawkami, ale powiem szczerze, że był taki jeden moment, jakieś 2 lata temu byłam na evencie dużego dewelopera w Trójmieście i to był taki mały event tylko dla osób z firmy. Ja się tam znalazłam zupełnym przypadkiem ze znajomymi. No i nie zapomnę tej chwili, bo jakby one się rzadko zdarzają w życiu człowieka, kiedy po prostu nagle wszyscy w towarzystwie zamierają i patrzą się na tą jedną osobę. I to byłaś Ty na scenie, kiedy weszliście ze swoim Kwiaty i pamiętam, że po prostu nagle całe moje towarzystwo ucichło i wszyscy się zapytali, co to jest za zespół. Więc bardzo mi miło, że zgodziłaś się wziąć udział w podcaście. Mi też jest bardzo miło. No i chciałam właśnie podpytać, jak to się stało, że taka skromna dziewczyna jak ty wychodzi na scenę i daje takiego czadu i kiedy w ogóle zaczęła się twoja przygoda z muzyką? Wiesz co, tak chyba tą przygodę z muzyką można podzielić na jakby 2 części. Jedna to jest taka zupełnie niepoważna, dotycząca mojego ogólnie zainteresowania muzyką. No i ono się zaczęło już w dzieciństwie w sumie. Pamiętam takie pierwsze jakby moje podejścia do uzewnętrznienia się może z tym, czego lubię słuchać. To jak nagrywałam na kasetach mojego brata jakieś urywki z radia, piosenek, które mi się bardzo, bardzo podobały. I później, mając chyba 12 lat, usłyszałam zespół Mysłowic w radiu i wtedy stwierdziłam, że w ogóle to jest to i muszę kupić sobie kasetę tego zespołu. No i wtedy chyba zaczęłam słuchać muzyki na poważnie i od tego momentu to się zaczęło. Oczywiście teraz już zespołu Mysłowic nie słucham tak bardzo jak wtedy, ale to gdzieś tam otworzyło mi powiedzmy uszy, że tak powiem. I później w sumie jeszcze w liceum, na początku studiów, tak bardziej dla zabawy, ale próbowałam coś sobie nagrywać w domu też właśnie na kasety. Ale no nie miałam żadnej pewności siebie, powiedzmy, w tym, żeby z moimi pomysłami gdzieś tam dalej pójść, powiedzmy. Ale na szczęście na mojej drodze pojawili się ludzie, którzy też tę zajawkę po prostu do słuchania muzyki i do robienia czegoś z tym podzielają. No i na studiach poznałam właśnie osoby, z którymi się dogadałam w tej kwestii. I na początku dalej dla zabawy, ale jednak spotykaliśmy się gdzieś na imprezach, na domówkach. I to zazwyczaj były takie spontaniczne akcje, gdzie po prostu w nocy nagrywaliśmy sobie jakieś piosenki, czasami nawet hip-hopowe na przykład, kiedy w ogóle nigdy hip-hopu tak naprawdę nie słuchałam. No ale właśnie już te kontakty gdzieś tam się obudziły z ludźmi, którzy gdzieś są podobni, powiedzmy, do mnie pod kątem gustu. No i od tamtego momentu tak naprawdę, może niezbyt aktywnie, ale jednak poszukiwałam kogoś, z kim bym mogła coś zrobić w tym kierunku, żeby po prostu muzykę tworzyć, żeby móc śpiewać, pisać teksty i być częścią jakiegoś zespołu. No i było parę różnych prób, ale to jakoś tak nie wypalało tak naprawdę. Ale jak to było? Szukałaś, nie wiem, były jakieś castingi, że na przykład, albo ogłoszenia na fejsie, bo tak często się też zdarza, że szukam, nie wiem, basisty, szukam wokalisty do zespołu. Nie, to bardziej było tak na zasadzie po prostu znajomych ze studiów, którzy gdzieś tam już zaczynali też zakładać swoje, powiedzmy, zespoły i raczej dla zabawy spotykaliśmy się na takiej salce w Niedźwiedniku, gdzie
gdzie próbowaliśmy właśnie coś razem też zrobić, ale to po paru próbach zazwyczaj jakoś tak rozchodziło się po kościach. Nawet trudno mi powiedzieć, z czego wynikało to, że to dalej nie poszło w żadną stronę, ale jakoś tak no, po prostu nie było może tej energii, czy właśnie wszyscy jakoś nie mieliśmy wiary w to, że warto się zaangażować razem w jakiś projekt na poważnie. No i tak w sumie minął jakiś czas, jak byłam, znaczy jak już skończyłam studia tak naprawdę i był taki moment, pamiętam, to chyba było też podobnie tak jak teraz, w sensie jesień, i zadzwonił do mnie telefon od Kajetana, czyli mojego, naszego jakby gitarzysty dotychczasowego, do niedawna członka zespołu, który był moim znajomym ze studiów i zapytał: Maja, czy może chcesz z nami pośpiewać? Tutaj się spotykam z takim Jackiem i z takim Wojtkiem, więc może byś chciała dołączyć, pośpiewać. Ja stwierdziłam, że to w ogóle jest przeznaczenie, że ja o tym myślałam, żeby właśnie zaangażować się coś, ale już straciłam wiarę na to, bo czyli wcześniej... samo do ciebie przyszło, tak naprawdę. Tak, samo do mnie przyszło, no i tak zostało i trwa od tego 2016 roku. Także już podsumowując tą trochę długą wypowiedź. Ale nie to będzie interesująco. Ogólnie jest tak, że tak na poważnie, w sensie w kwiatach, bo to jest mój pierwszy zespół, no to od 2016 roku działam od początku tak naprawdę, więc można powiedzieć, że od tego momentu się zaczęła moja taka przygoda, prawdziwa przygoda z muzyką. Okej, ale to jest moment, w którym stałaś się częścią zespołu i w którym zaczęłaś tworzyć i mogłaś dać ujście tym swoim wszystkim pasjom. Natomiast no wcześniej jakby śpiewałaś i chyba budowałaś też trochę taką świadomość swoją wokalną, czy nie wiem, chodziłaś na jakieś zajęcia albo starałaś się gdzieś tam spróbować swoich sił. Czy to te właśnie imprezy, gdzie mieliście szansę sobie tam trochę podżemować, dały ci takiej pewności siebie, że masz jednak no, super głos i jakby czarujesz nim na różne sposoby? Bardzo dziękuję w ogóle za te słowa. Natomiast nie. Wydaje mi się, że to się dopiero pojawiło tak naprawdę, jak dołączyłam do kwiatów, do Kajetana, Wojtka, Jacka, jeszcze wtedy Jacka Reznera, nie Jacka Prąsia. Pozdrawiam serdecznie. Natomiast nie, chyba wtedy dopiero tak naprawdę zaczęłam się utwierdzać w tym przekonaniu. Nie chciałabym tutaj jakby kokietować, mówić, że byłam taka nieśmiała i nie wiedziałam, że ładnie śpiewam. Ale tak szczerze, jeszcze nie miałam takiej pewności, że w ogóle cokolwiek może z tego być. Raczej to traktowałam jako niepoważne hobby i też nie było tak, że do momentu właśnie utworzenia się kwiatów ja poświęcałam się jakoś bardzo temu śpiewaniu. Raczej było tak, że od zawsze gdzieś tam postrzegałam siebie jako osobę kreatywną, więc próbowałam różnych rzeczy związanych właśnie z ujściem tej kreatywności, czyli pisanie właśnie, śpiewanie. Trochę też się bawiłam w takie no, aktorstwo nieprofesjonalne oczywiście, ale chodziłam na dodatkowe zajęcia w liceum w tym zakresie. Zawsze brałam udział gdzieś w szkole w jakichś przedstawieniach tego typu rzeczach, więc to nawet nie było jeszcze tak bardzo ukierunkowane na to, że ja muszę śpiewać, tylko no mimo wszystko najbardziej od zawsze się interesowałam muzyką. Wydaje mi się, że jak sobie zrobię taki rachunek w ogóle moich hobby, pasji, takich przez życie całe idących, no to muzyka to będzie zawsze numer jeden. No i jak dołączyłam do chłopaków, okazało się, że fajnie to idzie i lubię tworzyć w ogóle, więc poszliśmy za ciosem i chyba wtedy dopiero tak naprawdę się utwierdziłam w przekonaniu, że to jest to. Czy można powiedzieć, że chłopacy dali ci tę pewność siebie? Tak, myślę, że tak. Tak, myślę, że można tak powiedzieć. Mimo, że no, kiedyś tam powiedzmy jakieś właśnie kawałki bardziej dla zabawy też nagrywałam i czasami pokazywałam je znajomym, to tam też mówili, że fajnie, że spoko. Ale jednak myślę, że to chłopacy dali mi tę pewność. Chłopacy plus no właśnie osoby, które tak jak ty usłyszały nas gdzieś na tych pierwszych koncertach, kiedy jeszcze byliśmy raczej tacy no nieśmiali powiedzmy i właśnie zaczęłam słyszeć ten pozytywny odbiór naszej muzyki i to też daje dużo w
w kwestii właśnie pewności tego, że to jest fajne. Powiem Ci, że fama o kwiatach bardzo się rozeszła szybko i ja pamiętam, ja mam taką grupę swoich przyjaciół, którzy, no my bardzo dużo słuchamy przeróżnej muzyki, każdy z nas ma inny gust i mamy takie kółko muzyczne, gdzie się spotykamy się co jakiś czas i wymieniamy się nowościami albo się zapraszamy na koncerty. I pamiętam, że jak zagraliście pierwsze koncerty w Trójmieście, to chyba dostałam od 3 osób, ej, musisz iść na ten koncert, musisz ich zobaczyć. I to było super i jakby teraz fajnie widzieć, że wasza kariera jakby jako zespołu się napędza. I właśnie w związku z tym mam też takie pytanie do ciebie, czy wtedy traktowałaś muzykę, jak zaczynałaś przygodę z kwiatami, jako takie swoje hobby, dodatkowe zajęcie, które gdzieś tam się pojawia w twoim życiu i mówiłaś przed chwilą, że nie traktowałaś tego tak poważnie. Natomiast teraz już z perspektywy czasu i doświadczeń, czy myślisz, że mogłoby się to zmienić? Czy muzyka mogłaby się stać twoim takim jakby pierwszoplanowym zajęciem w życiu? Tak, myślę, że znaczy życzę sobie tego, marzę o tym, ale no mam nadzieję, że tak będzie. Też nawet jeżeli to traktowałam jako hobby do tej pory, tak naprawdę, to też nie znaczy, że nie traktowałam tego poważnie, bo moim zdaniem też no nie ma co traktować swojej pasji jakoś niepoważnie, czy pobłażliwie, czy stwierdzać, a to nic takiego, bo nie ma z tego pieniędzy na przykład. To jest błędne myślenie bardzo tak, i często, nie? Tak, no właśnie, bo w sumie tak na dobrą sprawę, jak pewnie kiedyś sobie zrobimy właśnie rachunek swojego życia i wspomnień, co było fajne, to raczej nikt nie będzie myślał o tej pracy powiedzmy zawodowej, o ile nie jest związana z tą pasją, tylko raczej o tym, co się działo dookoła tego tak naprawdę, to będą te wspomnienia. Więc dla mnie to jest ważne i traktuję to bardzo, bardzo poważnie. Angażuję się w to na tyle, na ile tylko mogę. Czy chciałabym, żeby to się stało moim pierwszoplanowym zajęciem? Myślę, że tak, chociaż lubię swoją pracę też, która nie jest związana zupełnie z muzyką, ale myślę, że wszyscy do tego dążymy. Też fajnie, że się tak złożyło, że chyba każdy z nas w zespole traktuje to rzeczywiście poważnie i no i tak faktycznie troszkę to się rozkręca, więc może coś. Trzymam kciuki, ja trzymam bardzo. A powiedziałaś też o swojej drugiej pasji, o pisaniu w sumie, którym możesz bardzo łatwo łączyć z muzyką. Jak ważne dla ciebie są teksty? Bardzo ważne. Tak samo ważne jak muzyka, albo nawet może ważniejsze. Jest w końcu ktoś, kto zwraca na to uwagę, bo ja na przykład też bardzo na to zwracam uwagę. No, czasami piosenka jest nie w stanie ująć tekstem o wiele bardziej niż muzyką jakby w tle. No i jakby bardzo mnie ciekawi, jak to jest w kwiatach. Co powstaje pierwsze? Muzyka czy słowo? Zawsze do tej pory muzyka powstawała pierwsza. Tylko to się może zmienić, dlatego że nasz skład się też niedawno zmienił i będziemy wspólnie tworzyć i na pewno ten proces będzie inaczej już wyglądał. Teraz z Pawłem Przyborowskim, a nie z Kajetanem, naszym dotychczasowym gitarzystą. Natomiast do tej pory było tak, że Kajetan przychodził na próby z pomysłem na gitarę, a reszta się do tego jakby dogrywała. Każdy był odpowiedzialny za swoją partię i ja byłam odpowiedzialna też za tekst, więc ten tekst często powstawał po prostu jako ostatni. Najpierw na próbach jakieś sylaby albo pojedyncze słowa, które nie miały żadnego sensu, tak w całości śpiewałam, które mi po prostu pasowały sylabicznie właśnie, a później na końcu, jak już miałam melodię, to pisałam tekst i to tak zazwyczaj wyglądało do tej pory. Może to się teraz zmieni, zobaczymy, jak to będzie. Moim ulubionym jest zapach. bardzo lubię i uwielbiam sobie czasami w pracy latem mówić, że wolę siebie na wydmach niż tu. Więc jakby fajnie, że to mówisz, a jeszcze znalazłam w wywiadzie dla wyborczej.pl jakby twoją wypowiedź, że teksty, które piszesz, jakby poruszają się w obszarze trzech jakby takich pojęć: miłości, niewinności i seksualności. I dlatego chciałam cię zapytać, czym dla ciebie jest miłość? To jest bardzo trudne pytanie i w sumie pewnie będę bardziej teraz jakoś krążyć wokół tematu, zamiast dać jakąś konkretną odpowiedź, ale wydaje mi się, że
Z miłością mocno jest powiązane takie uczucie, teraz to będzie bardzo patetyczne, co powiem, uczucie, czy właściwie to nie jest uczucie, tylko bardziej postawa, która teraz chyba, o tym za dużo się nie mówi, ale wydaje mi się, że lojalność jest mocno związana z miłością, bo lojalność jeszcze wiele innych postaw jakby w sobie zawiera, na przykład przyjaźń, czy bycie uczciwym wobec kogoś. I no, ale oprócz tego też jakieś poczucie może wyjątkowości danej osoby, wsparcia. Trudno powiedzieć tak jednoznacznie, czym jest miłość, ale na pewno gdzieś połączeniem właśnie tych postaw, o których właśnie powiedziałam, ale też chyba takich bardziej życióweczki, można powiedzieć. Nie tylko tych romantycznych uczuć, tylko tego, że po prostu kogoś się akceptuje takim, jaki jest, a na co dzień zazwyczaj ludzie nie są ci specjalnie romantyczni i wznośni. To są momenty. To są momenty, więc no gdzieś coś w tym stylu bym powiedziała, ale to jest mimo wszystko trudne pytanie i wydaje mi się, że trudno to tak opisać też w słowach. Jeszcze była seksualność i niewinność, tak. I jak sobie przeczytałam to od razu sobie pomyślałam trochę o tobie na scenie. Że jesteś w niektórych utworach taka niesamowicie zmysłowa i właśnie niewinna, a w niektórych jesteś taką po prostu bombą seksualną i po prostu dajesz takiego czadu. I właśnie chciałam się też ciebie zapytać, czym jest dla ciebie ta niewinność i seksualność i też czy zdarzało ci się, to jest trochę złożone pytanie, może je podzielę, może się zapytam po prostu, czym jest ta niewinność i seksualność dla ciebie? Okej. To może zacznę od niewinności. Wspomniałam o niewinności w ogóle w tym wywiadzie właśnie w Gazecie Wyborczej, dlatego że w sumie tematy naszych piosenek, to co piszę, często się odnosi na przykład do dzieciństwa w takiej formie wrażeniowej, jako wspomnienia dzieciństwa i tego, że no, życie się dzieli na te, powiedzmy, etapy, z których każdy jest coraz mniej przyjemny tak naprawdę. Dzieciństwo jest tym pierwszym i tym niewinnym. No i ta niewinność, akurat jeżeli chodzi o same piosenki, wiąże się trochę pewnie z to, co piszę, z jakąś niewiedzą związaną z niewinnością, z taką otwartością, powiedzmy, umysłu na te doświadczenia i przygody, które dzieci przeżywają. Natomiast tak bardziej już ogólnie mówiąc teraz jako do osoby dorosłej, czym jest niewinność, no wydaje mi się, że to jest silnie związane z nie wiem, z moralnością, można powiedzieć, z tym, żeby po prostu postępować według jakichś zasad i żeby mieć czyste sumienie i być takim właśnie niewinnym, więc kurczę, no też złożony temat, ale akurat jeżeli chodzi o moje piosenki, o to co piszę, to raczej to jest ta niewinność, która odnosi się właśnie do tej naiwności trochę i do tej dziecięcości i do tej niewiedzy na tej zasadzie. Wiem, że nic konkretnego teraz nie mówię, ale są to takie. Znaczy myślę, że to może wiele tłumaczyć się, jak się posłucha waszej płyty, to się trochę ma wrażenie, że się ucieka do takich nastoletnich lat, gdzie masz ochotę jeździć rowerem z przyjaciółmi latem, położyć się na trawie i czuć, jak ci słońce jakby parzy twarz. Tak. I że jakby jest gdzieś to wrażenie mocne. Nawet wczoraj w ramach przygotowania stwierdziłam, że sobie wrócę do waszej płyty i pomyślałam sobie, że kurde, nie mogę jej słuchać, bo jest po prostu takie lato w mojej głowie wtedy i taki schyłek też trochę lata, bo jest też bardzo melancholijna. I mówię, jajku, jakbym chciała wrócić do tego momentu, żeby zapakować rzeczy i po prostu jeździć i słuchać kwiatów wtedy. No ale też wróćmy do tej seksualności, bo ta seksualność tutaj trochę pada w takim kontekście też kobiecości, bo chciałam cię zapytać, czy ty jako wokalistka i w sumie jedyna kobieta w zespole. Czy masz takie też, i też nie oszukujmy się, że będąc w zespole, gdzie jesteś wokalistką, to jesteś trochę na tym pierwszym planie wysunięta. Czy masz takie już teraz poczucie, bo czasami tak się zdarza, że musisz być jakaś określona? Jak na scenie na przykład? Czy zdarzyło ci się jakby czuć, że nie wiem, że musisz wyglądać w określony sposób, zachowywać się, nie wiem, poruszać się? Czy jakby czy nie zderzasz się z takim poczuciem jakby musu? I chodzi mi o to, co też narzuca popkultura i jakby taka trochę podejście, nie? Do wokalistek. Tak, ale nie, nigdy tak szczerze mówiąc nie miałam takiego
uczucia też mi się wydaje, że akurat to, o czym mówisz, w odniesieniu do popkultury, do jakichś takich wymogów społecznych, akurat w takim wąskim zakresie, jakim jest muzyka alternatywna, nie ma tego problemu tak bardzo, jak, nie wiem, gdybym chciała pewnie robić popową muzykę, to inaczej by to wyglądało, ale w tej naszej niszy alternatywnych polskich zespołów jakoś wydaje mi się, że jest taka swoboda, jeżeli chodzi o kreację sceniczną. Ja nad samą tą kreacją sceniczną się nigdy specjalnie nie zastanawiałam i też nie miałam tego poczucia, że muszę być jakaś określona, ale fakt, że często później, na przykład po koncertach, jak sobie oglądam jakieś filmiki, które znajomi nagrywali, czy gdzieś tam coś się w internecie, na YouTubie pojawiło, to wtedy byłam bardzo taka oceniająca swoją postawę i stwierdzałam, że mogłam, kurczę, być jakaś inna, tylko że no i to była tylko, że nie wiedziałaś jak. No tak, nie wiedziałam jaka, bo to akurat wychodzi, wychodzi naturalnie, to co jest na scenie, to jest to, co ja aktualnie tam sobie czuję, że tak będzie. Czasami to znaczy tyle, że nie wiem, co ze sobą zrobić. O Boże, to będę się bujać teraz tutaj i tak te. Ale no tak, a później to jest trudne w ogóle. Tak sobie pomyślałam, że trudno jest, nie dość, że stoisz i śpiewasz. I to już jest w ogóle, że ktoś ocenia też to, co ty robisz, tak? Mhm. Ale też to, jaki jesteś. To jest jakby niesamowicie złożone moim zdaniem pod kątem występów. Tak mi się wydaje. Tak, ale ten stres też, bo na początku bardzo się stresowałam, dalej się stresuję koncertami, także nawet chłopacy ode mnie z zespołu czasami już tak chyba trochę przewracają oczami przed koncertem, no dobra, już się nie stresuj, bo oni się nie stresują, kurczę, fajnie mają. Ja nie mam jak oni robią, po prostu mają taką wtyczkę, że robią taki ping i nagle odłączają te stresory sobie w głowie. Tak, dokładnie. I to oni są wyluzowani zawsze przed koncertami, a ja jednak się naprawdę stresuję i no i faktycznie potem ma to wpływ na to, jak się ruszasz, jak się zachowujesz i czasami nawet próbowałam w domu zrobić coś takiego, że dobra, to teraz stanę przed lustrem i się poruszam jakoś, może tak, jakbym chciała, żebym się ruszała na koncercie, potem stwierdziłam, co ja kurde robię, przecież to jest bez sensu, się czuję jak debil i no, ale może warto się tak przygotowywać, no nie wiem, ale no jest to dosyć trudne, ale z drugiej strony bardzo przyjemne. Gdzieś, nie wiem, czy to wynika z jakiejś próżności, czy z tego, że po prostu lubię śpiewać na żywo, ale gdzieś to musi wynikać mimo wszystko z próżności, tak mi się wydaje, jeżeli ktoś stoi na scenie i sprawia mu to frajdę, że ludzie mimo wszystko go słuchają, no to nawet jeżeli to nie jest próżność, to znana, o, patrzcie na mnie, jestem taka ładna, no to słuchajcie mnie, bo robię taką muzę, nie? Więc to jest... No może jest to jakoś tam wpisane, chociaż znam takie zespoły, które wygląda... Zdarzyło mi się być na takim zespole Cigarette After Sex i pamiętam, był w Maneżu i ja mam taką przypadłość, że często nie weryfikuję sobie głosu z postacią ludzką, czyli w ogóle jak wpadnę czasami na jakąś płytę, to w ogóle nie chcę wiedzieć, kto za tym stoi. Ja też tak mam. I lubię sobie później się zaskoczyć. No i właśnie pamiętam, że jak poszłam na koncert chłopaków, no to się zdziwiłam, bo oni trochę wyglądali tak, jakby nie chcieli tam być i jakby to ich tak strasznie krępowało, co było turbo urocze jakby i pasowało też do klimatu ich muzyki, ale myślę, że to jest wpisane chyba trochę w granie muzyki i koncertowanie, ale niekoniecznie musi być też, wydaje mi się, jakąś taką domeną osób, które tam faktycznie na tej scenie stoją, nie? Nie, tak, to też się zdarza, że krępować. Wszyscy, tak, że niektórzy są bardzo skrępowani albo nawet jakoś sparaliżowani występowaniem. No, ja muszę przyznać, że ja to lubię, mimo że mnie to stresuje, jestem stremowana, wstydziulkam się czasami, to mimo wszystko, no podoba mi się to, lubię to po prostu. I wszyscy u nas akurat w zespole chyba lubią, ale też żadnymi tam tygrysami scenicznymi nie jesteśmy, w sensie, no, nikt z nas tam nie szaleje, nie biega po scenie, nie jesteśmy aż tacy wyluzowani w tej naszej ekspresji, powiedzmy. Ale wszystko przed nami, może to się zmieni. A pamiętasz, ile koncertów zagrałaś do tej pory? Nie, ale nie tak dużo. Myślę, że koło, kurczę, nie chcę przestrzelić, ani nie doszacować, ale tak mniej więcej z 20, pewnie tak jakoś będzie. No, może 20 parę, nie wiem. A który był taki dla ciebie przełomowy? Taki, że poczułaś, że to jest to i w ogóle...
Znaczy tak, to, że to jest to, co poczułam, myślę, że od razu, od pierwszego koncertu, który był w Rzeczy Jasnej na Dolnym Mieście, chociaż wtedy to się stresowałam tak, że przez cały dzień nie mogłam w ogóle nic mówić przed koncertem, ale taki najfajniejszy koncert, który dał mi takiego super kopa, to był tegoroczny koncert we wrześniu, graliśmy w Opolu na Opole Songwriters Festival i to... Był najfajniejszy koncert z tego względu, że graliśmy poza swoim miastem, daleko zupełnie od domu w ramach festiwalu i było dużo, no, było dużo ludzi, była dobra energia, widać, że ludzie nas słuchali. To jest w ogóle bardzo miłe, jak się stoi na scenie i widzi się, że ludzie faktycznie tak aktywnie słuchają, nie tylko tam są. I nie zawsze tak było. Były koncerty, gdzie tak w ogóle nie było, albo że ludzie generalnie no, nie przyszli tam konkretnie w tym celu, żeby nas posłuchać i wtedy... Tak no... było na tym evencie. Tak, ja wiem, o jakim tym evencie mówisz, ale nie mówmy nie o tym. Ale tak było i ja mam nie, no, może dlatego mnie to tak uderzyło, ale ja naprawdę, to jest takie, to była taka scena, jaka zdarza się czasami w filmach, że jakby bohater stoi i nagle wszyscy naokoło zamierają i ja sobie pomyślałam, że świat się zatrzymał po prostu i ja rzadko mam, znaczy zdarza mi się, ale od razu pomyślałam i pamiętam, że mój brat był ze mną i mówię, Michał, kto to gra? Kto to gra? Mówi, nie wiem. Ja mówię, muszę się dowiedzieć, kto gra. Kurczę, to bardzo fajnie, bo ja byłam przekonana do tego, do dzisiejszego dnia, że absolutnie nikt z ludzi, którzy tam byli, nas nawet nie usłyszał. Istnieje możliwość, że nikt oprócz mnie nie no zwrócił tak, ale uwagi, właśnie, bo to był taki klimat, ale ja tam byłam z przypadku też, więc zupełnego. Tak. Ale klimat był ciężki dla nas tak ogólnie. To jest trudne, co? Co my tu robimy? No tak, to jest trudne. Ale to są też rzeczy, które no... Wydaje mi się, że to jest normalne, że to się robi przynajmniej na początku swojej drogi, że te pierwsze koncerty no to nie zawsze są wymarzone koncerty na nie wiadomo jak zarąbistych festiwalach, tylko no tak zwyczajnie w świecie od czegoś trzeba zacząć, a każda osoba, która się nawet przypadkowo znajdzie w takim miejscu, jednak no może stać się twoim słuchaczem po prostu, tak jak no ty przypadkowo tam się znalazłaś. No i to spotkanie, znaczy to że tam byłaś, się okazało ważne w jakimś w moim życiu dzisiaj tutaj jestem. Także to też są takie rzeczy, no, które po prostu się robi. No i tego też się nie żałuję. No tak przynajmniej ja tego nie żałuję. No. A gdybyś miała tak spojrzeć na polską scenę muzyczną i nie myślę tutaj o jakichś tam dużych gwiazdach, ale w ogóle jakby z twojego grona, nie wiem, może też zespołów trójmiejskich, jakby totalna dowolność. Gdybyś miała nagrać duet, to z kim? Tak chciałabyś bardzo spróbować. Okej, okay, kurczę. Z polskiej sceny muzycznej tak najbardziej na świecie. To może być trochę kontrowersyjne, co powiem, ale na przykład z Nagrobkami, z zespołem Nagrobki. Ja ich tak bardzo, bardzo Jezu, lubię. Tak strasznie mamy kocham. Wspólnego. No. Ja w ogóle z moimi przyjaciółmi mam trochę fisia na punkcie Nagrobka. No właśnie, chyba też trochę mam. Chociaż nie wiem, co ja bym miała tam robić, jak to by miała grać, ale że byłoby super. Ale myślę, że byście się dogadali. Tak, no nie wiem. Że byłaby no, szansa. Tak, chyba tak. Coś też o śmierci by mogło napisać. No nie, no chyba to by było super, ale to ze względu na takie po prostu bycie fanką, która chyba... Znaczy to jest taki polski zespół, który bym mogła słuchać na repeacie po prostu cały czas. Ale poza tym, no już z takich bardziej rzeczy, powiedzmy, bliższych mojemu charakterowi tworzenia, no to... Na przykład zespół Enchanted Hunters. Nie wiem, czy nie znasz. Kojarzę, ale przesłucham już teraz. Tak, to są dwie dziewczyny, które teraz też wydały bardzo, bardzo fajną płytę. No i myślę, że też tutaj byśmy się dogadały. Ale ogólnie to jest też fajne pytanie, kurczę, ciekawe, bo się nad tym nie zastanawiałam, co by było moim takim marzeniem, żeby wspólnie zagrać. No ale chyba Nagrobki jednak by byłem tutaj na pierwszym miejscu. Ja podzielam to i mam nadzieję, że to się wydarzy. Chętnie chłopaki, jak nas słuchacie. Tak, jak nas słuchacie, to koniecznie weźcie do Maję, do zespołu, tak. Chociaż na jeden dzień. Please.
już rozmawiałyśmy o tremie, chciałam cię zapytać o tej tremie, ale mm-hmm. już mi powiedziałaś, więc nie będę tutaj jakby dalej podpytywać, ale jakbyś miała powiedzieć tak z perspektywy doświadczenia koncertów i tego, że no jeździsz jednak trochę w trasę i pewnie łączysz to z codzienną pracą i obowiązkami, to czy jest to dla ciebie przyjemne, czy bywa trudne jakoś tam logistycznie i organizacyjnie? Jak to wygląda? Okej. Znaczy tak, w trasie jako takiej to jeszcze nie byliśmy, graliśmy tylko w sumie 3 koncerty poza Trójmiastem i to jest właśnie Opole, Kraków, Poznań mhm. i to było wszystko w krótkim czasie. Z Opole wracaliśmy przez Kraków i tam graliśmy. No i póki co samo doświadczenie na takiej mini mhm. trasy było super. No, zastanawiam się czasami sama, jak to jest w przypadku zespołów, które na przykład przez cały miesiąc są, mhm. są w trasie. Tak jak na przykład, to też super zespół z Gdańska, Trupa. Mhm. Ostatnio graliśmy przed chłopakami w Trisley Grizzly. No i oni byli w takiej trasie długiej w Stanach. No i też się nad tym tak w sumie zastanawiam, jak to pogodzić, takie na przykład życie. I nie jestem pewna, czy byłabym do tego tak w 100% stworzona, w sensie, czy byłoby to bardzo lightowe dla mnie. Byłoby mm-hmm. to czymś na pewno super, ale czy byłoby to takie lekkie i przyjemne, to nie jestem pewna. Mimo wszystko jestem mocno chyba taka zakorzeniona w swoim mieście, właśnie w Gdańsku, domek, mm-hmm. kotek i tak dalej. Ale te właśnie krótkie, takie epizodyczne doświadczenia z wyjazdami teraz były super. I jak mi się to udaje godzić, no chyba kluczem do tego jest, no mam pracę, mam taką fajną szefową, że po prostu nie ma z tym nigdy problemu, mm-hmm. że no, mogę brać po prostu wolne, kiedy tego potrzebuję, więc do tej pory po prostu wszystko było dla mnie łatwe w tej kwestii. No ale mówię, to na razie chyba jeszcze nie ma tak naprawdę o czym mówić, bo to były tylko takie pierwsze kroki poza Trójmiastem. Zobaczymy, jak to się rozkręci, jak będzie. O ile się rozkręci, oby. Na pewno się rozkręci. Ja w to wierzę i trzymam kciuki i uważam, że naprawdę macie super płytę. Dzięki. To już tak bez kokieterii, to już jest jakby efekt to jest mój gust i jakby moja opinia. W każdym razie chciałam też się ciebie zapytać o taką najzabawniejszą historię, jaką masz, która oscyluje w temacie zespołu, siebie, na scenie, jakby coś, co ci się przydarzyło i pomyślałaś sobie, kurczę, ale to jest... Beka. Dokładnie. Boże, teraz chyba będzie chwila tak zastanowienia. Bo ja się trochę zaśmiałam, czytając wywiad o Wyborczej.pl, gdzie tam wspominałaś, że do utworu Honda utwór napisała Magdalena Czubaszek i wszyscy myśleli, że to Maria Czubaszek. Tak, trochę mnie to rozgoniło. Tak. Znaczy to też trochę tam było tak delikatnie na wyrost określone, jakby tak cały internet oszalał, że to jest Maria Czubaszek. Też tak aż nie było. Nie? Ale to chodziło do nas takie pojedyncze... zawsze to był ten moment, kiedy ludzie myśleli, że to Maria Czubaszek, jeżeli mówiliśmy, że Hondy nie napisałam ja, tylko nasza przyjaciółka Madzia Czubaszek, ale potem i tak to jakoś tam się wkuwało w tę pamięć, że to jest Maria Czubaszek. To nie jest prawda, to nie była Maria Czubaszek. Ale z takich zabawnych historii w sumie, kurczę... No niestety chyba nie mamy takich super zabawnych. My ogólnie się dobrze bawimy na próbach. Myślę, że jesteśmy wesołą ekipą w miarę i sobie tam śmieszkujemy, ale jakichś takich szczególnych, kurczę, zabawnych historii, co nie wiem. Pewnie Jacek, nasz perkusista, mógłby więcej powiedzieć, bo on chyba bardziej pamięta te takie śmieszkowe rzeczy, kurczę. Czasem pustkę w głowie trochę. No. A co cię inspiruje najbardziej tak w życiu? Do pisania tekstów, czy jakby odbierania też muzyki? Wydaje mi się, że obserwacje, szeroko pojęte obserwacje ludzi. Po prostu. Chyba dosyć mocno zwracam uwagę na to, co ludzie robią, co mówią. Nawet w takich codziennych sytuacjach. I to jest chyba dla mnie najbardziej inspirujące. To plus, no pewnie w mniejszym stopniu, ale podróże, chociaż no nie jestem żadnym jakimś wielkim podróżnikiem, ale jednak po prostu za każdym razem, kiedy gdzieś wyjeżdżam, faktycznie okazuje się, że to bardzo dużo
daje, bardzo mocno otwiera umysł i właśnie te obserwacje innego miejsca, innych ludzi, nawet innej architektury, to jest coś, co mocno potem wpływa na twórczość. Ale tak generalnie myślę, że ludzie, relacje z ludźmi, obserwacje ludzi, nawet jedna piosenka kwiatów nasza nazywa się Pogoda i to jest piosenka, pewnie to nie jest takie jasne na pierwszy rzut oka, ale to jest piosenka o podróżowaniu tramwajem i o tym właśnie, że robi się w tym tramwaju jakieś obserwacje, na przykład starszego pana, który się zagapi na jakąś młodą dziewczynę, jakiegoś kolesia, który tam się przyciska przez przejście. I też swego czasu w sumie miałam taką zajawkę, to może za dużo powiedziane, ale lubiłam bardzo jeździć komunikacją miejską tylko po to właśnie, żeby obserwować obrazki, które się zmieniają za oknem i obserwować ludzi, którzy są w tym tramwaju i trochę podsłuchiwać rozmowy. I wydaje mi się, że teraz już tego nie robię, ale gdzieś zostało to, że lubię mimo wszystko zwracać na to wszystko uwagę i chyba z tego dużo, dużo czerpię. Tak. Czyli ludzie po prostu. Ludzie. Ludzie, relacje, historie z ludźmi związane, obserwacje. Tak. Maju, a powiedz mi, jakie plany na przyszłość? Co byś sobie tak wymarzyła, żeby się wydarzyło w najbliższej przyszłości? Dla ciebie jako osoby też prywatnie, ale też jeżeli chcesz oczywiście zdradzić i też dla zespołu. Dla zespołu, czego bym sobie życzyła, to żebyśmy dalej tworzyli w taki... żebyśmy po prostu mieli wenę cały czas, żeby tworzyć, żeby robić nowe kawałki, bo to jest bardzo ważne, żeby nie było zastoju, tylko żeby ta twórczość właśnie cały czas kreatywnie szła do przodu. A to nie jest takie oczywiste, łatwo wpaść mimo wszystko w jakiś zastój. No i żebyśmy dostawali zaproszenie na koncerty różne, żebyśmy pojeździli sobie po Polsce pograć właśnie koncert i żeby ludzie nas słuchali. Czyli nic jakiegoś, myślę specjalnego, raczej takie marzenia każdego zespołu. A prywatnie? No nie wiem, myślę, że ogólnie póki co jestem dosyć taką... No nie mogę na nic specjalnego narzekać. Nawet jakbym chciała i jakąś mam melancholię i tak dalej, no to formalnie nie mam się do czego przyczepić. Więc chyba życzyłabym sobie, żeby tak po prostu zostało. I żebym miała spokój ducha i właśnie nie rozkminiała też za dużo, bo to też jest pułapka. No. Także tak. Zawsze na koniec odcinka proszę swojego gościa, żeby przekazał coś od siebie naszym słuchaczom. Mm-hmm. Czy chciałabyś coś powiedzieć takiego głębokiego od siebie na koniec, podsumowującego twoje doświadczenia i jakby sytuację? Mm-hmm. To może się zwrócę tak właśnie zwłaszcza do dziewczyn, ale chociaż w sumie nie tylko. Bo tak nauczona tym moim niewielkim doświadczeniem, że fajnie jednak robić to, co się lubi i że nie ma co zwracać uwagi na to, znaczy zwracać uwagi, niepewność siebie w danej kwestii nie powinna być żadną przeszkodą, tylko trzeba je nabrać, więc to jest ta głębia mojej mądrości, bądźcie pewni siebie i róbcie to, co wam się podoba, w kwestii oczywiście zainteresowań swoich i pasji. I bez kitu myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby nie popaść w jakąś frustrację bezsensowną. Dzięki Maju, że się zgodziłaś przyjść do odcinka. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy na koncertach, a ja wam będę polecała koncerty w Trójmieście. Super, też mam taką, nie tylko. Też mam taką nadzieję. Wpadajcie wszyscy na koncerty, słuchajcie nas. Jesteśmy też na Spotify'u, na YouTubie, teledysk niedawno zrobiliśmy, także... Zapraszam serdecznie i dziękuję ci bardzo, Olu, też za zaproszenie. Nie ma za co. Dzięki. Dzięki.